A, pan Wright. Widzę, że pan wrócił. Kiedy on powiedział, jeszcze wrócę. Chwilka, czy to był ktoś inny? Terminator na przykład? Wróciliśmy, ponieważ Acro ukrywał, dlaczego jego nogi zostały uszkodzone. On został ranny w incydencie sprzed 6 miesięcy i wyglądałoby na to, że on wie więcej niż chce nam powiedzieć. Cóż, cóż, chyba macie rzeczy, o których musicie ze mną pogadać, a więc proszę, strzelajcie śmiało. Naprawdę lubię Acro, to jest taka jedna z najbardziej uprzejmych postaci w całej serii Ace Attorney i naprawdę lubię Acro, jeżeli ktoś by o to mnie pytał. No ale to nie zmienia faktu, że musimy teraz steak datować i zacząć rozbrajać jego 3 psychozamki. Jesteśmy takimi psychicznymi saperami, można powiedzieć. Muszę cię zapytać, jak zostałeś ranny? Przepraszam, myślałem, że już o tym rozmawialiśmy. To było w wypadku, który wydarzył się podczas prób. Wypadek podczas prób? Tak. Nieszczęśliwie akrobaci są narażeni na różne wypadki. On kłamie. Jeżeli mógłbym wychwycić prawdziwy powód jego wypadku, on nie miałby powodu, żeby już dalej to ukrywać. Acro, czy naprawdę mówisz mi, że to praktyki były powodem twojego uszkodzenia ciała? Ja myślę, że prawdziwym uszkodzeniem był Lev Leon. Take that. Leon. 6 miesięcy temu zostałeś zaatakowany przez lwa. I to wtedy zostałeś ranny. 1 z 3. Wiem, że jestem na właściwej ścieżce. Teraz muszę iść dalej. Mówi pan, że zostałem zaatakowany przez lwa? To właśnie teraz mówię. Przepraszam, panie Wright, ale jestem akrobatą. Nie jestem treserem zwierząt. Jeżeli lew by na mnie zaczął... Jeżeli lew by zmierzył w moją stronę, to biegłbym do wyjścia. Nie jestem pewien, czy atak jest najlepszym słowem, w którym można to ubrać. Musiałeś walczyć z tym lwem. Chyba uwielbia pan opowiadać żarty. Dlaczego miałbym walczyć z lwem? Ponieważ musiał pan z nim walczyć. Musiał pan z nim walczyć, żeby kogoś uratować. I był to pewnie Bat, który został pogryziony przez lwa, kiedy włożył głowę do jego paszczy. Take that. Bat. To było okropne, co się wydarzyło z twoim bratem 6 miesięcy temu. Próbował pan go ocalić, czyż nie tak? I to wtedy zdobyłeś te okropne rany. 2 z 3. Moł, on musiał wam powiedzieć. Tak, dowiedzieliśmy się o Bacie od Moł. Ale on nie wspomniał nic o tobie, kiedy mówił o tym wypadku. Przypuszczam, że to był tylko potknięcie z jego strony. Tak to właśnie rozpracowałem. Potknięcie z jego strony? Moł powiedział wtedy. Tak czy inaczej, oni byli niesamowitą drużyną i zostali tego pozbawieni w tym samym czasie. Pozbawieni w tym samym czasie. To tam się wtedy potknął i to tak wszystko rozpracowałem. Wy dwoje skończyliście z ranami w tym samym wypadku, tak jak zwykle. Rozumiem. Ale wypadek jest tylko wypadkiem, to nie była niczyja wina. Wciąż nie złamałem psychozamka Acro. On musi mieć niesamowicie głęboko zawarty sekret. To nie była niczyja wina. Czy mógłbyś mi to wyjaśnić? Acro, wiem, że wciąż coś ode mnie ukrywasz. Być może coś, czego nie lubisz zbyt bardzo, to jest powód, dla którego jesteś jeszcze taki uparty. I myślę, że on obwinia Reginę. Nie wiadomo dlaczego, ale jednak obwinia Reginę. Take that. Regina, zawsze jesteś spokojny, dopóki nie zaczniemy o niej rozmawiać. Mówienie takich rzeczy, jakby, że ona jest okrutna. Dobra robota, panie prawniku. Ma pan oczy jastrzębia. Wiesz, jej tygrys próbował mnie zaatakować. Regent próbował cię zaatakować? 2 razy. Ha, ha, ha. On na pewno nie robił tego poważnie, jestem pewien.
Nie próbuje pan chyba insynuować, że wierzy, że ona to zrobiła. Wytresowała Leona, żeby zaatakował Bata, czy tak? Leon nigdy nie uczył się komendy, żeby atakować ludzi. Regina nie jest w stanie robić nic z tych rzeczy. Poza tym Regina nie miała powodu, żeby chcieć, żeby mój mały brat został ranny. Regina i Bat byli wtedy dobrymi przyjaciółmi. Ale ty wciąż nienawidzisz Reginy. Mam tego dowód. Co? O czym pan mówi? Do, może znowu to zrobiłem. Ale jeżeli mogę coś tutaj przedstawić Akron, może to będzie... Oto jest dowód, że coś miałeś do Reginy przez cały czas. I myślę, że notatka, która jest tutaj, do mordercy. Nie zapomniałeś, co stało się 6 miesięcy temu, czy tak? Mam ważny dowód tego, co się wtedy wydarzyło. Spotkaj się ze mną o 22 dzisiaj na placu przed domami zakwaterunkowymi. Czy to możliwe, że ten list napisał Akro i że to Regina według niego była morderczynią Bata? No cóż, to by miało sens. I to jest jedyny dowód, który to mógłby powiązać, tak więc... Take that! To skąd pan to ma? Regina umieściła to na tablicy ogłoszeń w kafeterii. Przed tym to było w jej kieszeni. Przypuszczam, że zauważyłem to około śniadania. Zawsze zabieram Akro na śniadanie, kiedy jest rano. Ty to napisałeś i to wtedy włożyłeś to do jej kieszeni. To się zgadza, czyż nie tak? To się zgadza. Bo dobra robota, panie Wright. Uff. Dobra, poszło. I ostatni temat, co do tego wózka. Moje nogi zostały uszkodzone przez Leona 6 miesięcy temu. Mój młodszy brat, Bat, założył się z Reginą. Założył się? To był absurdalny zakład. Jeżeli mogę włożyć głowę do paszczy Leona, jak ty robisz, to będziesz musiała chodzić ze mną do kina na randki. To jest szalone! Czy on nie wiedział, jak to jest niebezpieczne? Wszyscy myśleliśmy, że to było głupie, ale ten lew był bardzo stary. A ten wiek, ten wiek i doświadczenie, jakie zebrał na scenie, no to było bardzo przeważające. Niestety, tym razem przypuszczam, że Leon nie był na to gotowy albo po prostu tego nie chciał. I to wtedy wydarzył się ten incydent. On po prostu chciał z nią gdzieś wyjść. Do kina. Biedny Bat. Kiedy Leon go pogryzł, wskoczyłem na niego. Wtedy Leon zaatakował mnie i tak oto skończyłem. A co z Batem? On wciąż jest w śpiączce. Wczoraj poszedłem do szpitala, żeby go odwiedzić. Rozumiem. Wciąż czekam, aż otworzy ponownie swoje oczy. I to jest powód, dla którego wciąż pruję naprzód. A jeszcze co do związku Reginy i Bata? Bat i Regina. Oni byli świetnymi przyjaciółmi. O tak, chciałbym, żebyście na to rzucili okiem. Co to jest? To jest szarfa, którą mój brat nosił, kiedy Leon go zaatakował. Obrzydliwe, to jest pokryte krwią. Ta szarfa była prezentem od Reginy dla mojego brata w dniu wypadku. Kiedy on to zrobił, on wyglądał, jakby się uśmiechał. On? Leon, oczywiście. Co? Kiedy on pogryzł głowę Bata, wyraz twarzy Leona wyglądał jak uśmiech. Nick! Wiem, Mo powiedział to samo. Myślisz, że co to wszystko oznacza? Ja zabiorę tą szarfę, jeżeli nie macie nic przeciwko. Oczywiście. Von Karma? Słyszałem już wszystko, a więc oddaj tą szarfę. Ale ta szarfa jest dowodem w jutrzejszej rozprawie. To już ja zadecyduję. Myślę, że powinniśmy teraz zacząć nasze przygotowania, Akro. Przygotowania?
Wypełniłam już papiery, żeby Akro wystąpił jutro w sądzie jako świadek. Akro, pogadamy w biurze prokuratury. Akro, świadkiem? Chodźmy, Akro, chodźmy do biura. Tak, proszę pani. I co teraz zrobimy, Nick? Jak mamy zamiar jutro wygrać? O to się nie martw. Już coś rozpracowałem. Wygląda na to, że jesteś pełen pewności siebie. Musiałeś już znaleźć coś, co możesz wykorzystać. To jest początek, żeby wszystko tutaj rozwikłać. I tym oto akcentem kończymy dzisiejszy dzień śledztwa. No cóż, dowiedzieliśmy się całkiem sporo. Niekoniecznie co do śmierci Berego, ale dowiedzieliśmy się o historii cyrku, że nie zawsze było tak różowo, że był tam okropny wypadek, w którym ucierpiał zarówno Akro, jak i jego brat Bat, który jest w śpiączce. Kurczę, który jest w śpiączce. I to właśnie mi się podoba w Akro, że on jest takim tragicznym bohaterem, a mimo tego jest uprzejmy i no w miarę pomaga wszystkim. Zobaczcie, on nie ukrywał tego dowodu, którym jest szarfa, on po prostu chciał nam to dać. Oczywiście to, że Von Karma przyszła i to zabrała, to już inna historia. To samo było znowu w epizodzie 4, coś podobnego, tylko wtedy jej ojczulek nas troszkę gorzej, że tak powiem, potraktował. I no cóż, wygląda na to, że w następnym dniu w sądzie świadkiem będzie sam Akro, tak więc no cóż, nie pozostaje nic innego jak czekać na następny dzień w sądzie. Na dzisiaj to już będzie wszystko, żegnam się z wami, dzięki za oglądanie, na razie.